Cześć, z tej strony Marcin, 23 zadanie z książki Teraz matura, arkusze maturalne, poziom podstawowy. Sorry. Kolejne nasze zadanie to jest do szklanki w kształcie walca wlano sok do wysokości 5 cm. Po przelaniu do węższej szklanki, także w kształcie walca, ale o 2 razy mniejszym promieniu podstawy, sok będzie sięgał do wysokości, no i pewnie większość by zaznaczyła A, że to jest 10, ale prawda jest taka, że a chyba będzie C, bo to będzie 4 razy większe. No ale to zaraz robimy. Czyli co? Wiemy, że jest tutaj sobie jakiś soczek w tym pierwszym walcu, szerszym, tak? Który sięga do jakiegoś tam poziomu. Tak? Tu jest sobie woda. Czy tam coś, soczek, tak? Wiemy, że ta wysokość nasza tu, H. Oj, sorry. H równa się 5. Zgadza się? Ta nasza wysokość tu. Ok. I teraz co nam to da? Słuchajcie. Oczywiście objętość, trzeba zauważyć, że objętość tego jednego soku w większej szklance do objętości tego drugiego soku w drugiej szklance jest taka sama, tak? Czyli ja mogę sobie napisać już z automatu, że V1 to będzie objętość w pierwszym walcu jest równa V2, czyli objętości tego płynu w drugim walcu. Oczywiście, jeżeli jest węższy, to ta woda będzie na pewno znacznie wyżej sięgać, tak? Gdzieś tam. Bez węższy, no to będzie wyżej, to wiadomo. To mamy, tak? Dobra. Oznaczmy sobie ten promień tu, odtąd dotąd, jako R1. Ok? Czyli objętość naszego walca to jest, objętość to jest oczywiście pole podstawy razy wysokość. W polu walca jest koło, a więc wzór na pole koła to jest pi R. Oczywiście 1 w naszym przypadku, tak, do kwadratu, razy nasza wysokość, czyli 5. Ok? Równa się. Objętość druga, czyli V2, wiemy o tym, że ten nasz promień, może ja go wezmę na fioletowo, żeby się odróżniał, R2, tak, to będzie promień w drugim walcu. Czyli też będzie pi, też będzie R2, też go trzeba do kwadratu podnieść i też pomnożyć przez naszą szukaną wysokość. Ja tą szukaną wysokość powinienem H1, H2 oznaczyć, ale żebyście lepiej wiedzieli, o co chodzi, to ja tą wysokość tu oznaczę sobie po prostu jako x, tak? Bo tego szukamy. No dobra. Pierwsza podstawowa rzecz, to podzielmy to przez pi. Ok? Dobra. Czyli mamy. Pi się skasuje. Pi się skasuje. I teraz jeszcze wiemy, że po przelaniu do węższej szklanki, także w kształcie walca, ale o 2 razy mniejszej promieniu podstawy. Czyli wiemy, że ten promień R1 jest 2 razy większy, więc jest równy dwóm promieniom R2, tak? Bo jest 2 razy dłuższy. Więc ten krótszy muszę pomnożyć przez 2, żeby otrzymać ten pierwszy, ten dłuższy. Czyli zamiast R1 ja mogę wpisać 2. R2, no i to R1 było oczywiście podniesione do kwadratu. Ok? Razy 5 równa się R2 kwadrat razy x. No to lecimy. 2 do kwadratu to jest 4. R2 do kwadratu to będzie R2 do kwadratu razy 5 równa się R2 kwadrat razy nasz szukany x. Podzielimy to sobie teraz przez R2 kwadrat, więc zostanie, to się skasuje, zostanie czwórka i piątka, a więc 20, bo 4 razy 5 to jest 20 i tu mamy naszą szukaną długość, a więc C. Tak? I to jest nasza poprawna odpowiedź. Fakt, zadanie było dziwne, bo z jednej strony niby mieliśmy wysokość, a z drugiej strony jeden promień, 2 razy większy od drugiego i gdzieś tam ktoś mógł się zamotać. W każdym bądź razie było można zauważyć, że te objętości, tak, jak mamy pi r kwadrat razy h, jeżeli to coś, co jest podniesione do kwadratu, powiększymy dwukrotnie, no to ogólnie się to powiększy czterokrotnie, tak, bo 2r do kwadratu wyszło 4r. Dlatego od razu wiedziałem, że jak tu jest 5, to wynik będzie 20, tak, a nie żaden 15, 25, ani dyszka, tym bardziej, tak. Więc o tym trzeba pamiętać. No i tyle, no.
Macie pytania? Piszcie je w komentarzach, tak? Bo nie wiem, co tu więcej dokładać do tego zadania i co tu tłumaczyć. Standardowe zadanie za jeden punkt na maturce z bryły obrotowej. Dobra, dzięki za uwagę. Komentarze, wiadomo, tam na dole. A ja lecę do 24 zadania. Cześć!